instalacja była starego typu, mogłoby się też... Dzień dobry, dzień dobry. Nie znam motywów, trudno mi powiedzieć. Jadę do Gdańska. Senator Ulewski robił... Słoneczny, ciepły dzień u nas 2 czerwca. Zapalić, okazało się, że nie udało mi się zapalić. Po prostu idealna. Idealny czas podróżować. Nie gorąco, nie zimno. Absolutnie, jeśli było zagrożenie, to rzeczywiście nie ma się co... I... 10 mi się zostało 200 km, troszeczkę więcej, 275, no nie tak mało, ale i nie tak dużo. Autostrada A1, jedna, na pewno najlepsza autostrada w Polsce, nie? Prawda czy nieprawda? Nie wiem. Ale jak nam, dla mnie ona najbardziej komfortowa tu. Ja po prostu kocham jeździć. Dwadzieścia dwa stopnie ciepła. Może ja będę jeszcze pływać nad morzem, nie wiem. Jadę sam dzisiaj po prostu, bo tam czeka na mnie jedna osoba. Jedna miła, sympatyczna i tak dalej. Piękna. I chciałem sobie wziąć pasażerów, ale nikogo nie było, no i to pojechałem sam. Ja jestem w szoku od podrożania paliwa. Dyzel kosztuje 5,60 zł. Po prostu masakra. I pani powiedziała na stacji benzynowej, że jeszcze drożej będzie paliwo kosztować. Troszeczkę muszki zabrudnili szybę przednią. Staram się jechać maksymalnie ekonomicznie, bo mniej więcej 140 km, aby zużycie paliwa było w okolicach 7 litrów. Bo w tamtym razem jechałem no troszeczkę więcej. Troszeczkę, nie troszeczkę, tak. Wiele więcej niż miało być, no to zużycie paliwa było blisko 10-11 litrów. No a kawałek nie mały, około 500 km, no to taki koszt zauważalny. Jeśli ty zbiornik paliwa mam na 66 litrów, pana z tyłu ten, jak się on nazywa, odleci z... jestem w szoku, zaraz w niego fara odleci, fara, światło. Sprawdzę swój samochód na pewno, w jakiej on jakości. Pokazuje Gdańsk 254 km. Wczoraj na stacji benzynowej stoję sobie, coś tam czekam na znajomego. Chyba godzina 9, 21. Przyszedł do mnie taki pan i mówię: przepraszam, jestem bezdomny, czy mógłby pan mi pomóc kupić jedzenie, straciłem pracę. Ja sobie myślę, no okej, dobra, pomoże człowieku. Wszystko może być teraz w życiu, z tą pracą i nie tylko. Okej, mówię, dobra, kupię tobie hot dog, jaki sobie chcesz. On dziękuję, ale wiedziałem, że
piwo pije. Ale no szkoda stało mieć człowieka i mówiłem tak. Pójdziesz sobie i wybierz. On wybrał sobie hot dog. Pani kelnerka na stacji benzynowej powiedziała: ok, niech pan poczeka 3 minutki, no to i później niech sobie pan odbiorę osobiście. Ja wróciłem z stacji. Za 3 minutki przyjeżdża policja. Nie, na początku przyjechała security firma, ta ochronna tej stacji benzynowej. No i ten pan coś ukradł na stacji. Ja jestem po prostu w szoku. I oni jego tam za, nie wiem, chcieli tam jemu dać free. No ja nie wiem, jak powiedzieć po innemu, ale co? On później przyjechała policja i policja go zabrała. No i tak jakieś wrażenie u mnie nie bardzo dobrze. Takie dyskomfortowo. Czuję się, no. No ty jakiś taki świat. Nie wiesz, komu ufać, komu nie ufać. Chcesz człowieku pomóc, a on tobie jeszcze coś tam zrobi. No niestety tak jest. Ale okej. Okay. On nawet nie zdążył zjeść do końca tego hot doga. No taka historyjka. Na pewno teraz ma być tam taka pogoda, nie wiem, i deszcz, i słońce, i co tam jeszcze, nie wiem. Skoro zaczynają się pranki. A może nie, a może tak Kutno, Płock. Na pewno tak. A 300 metrów już z tyłu lecą wszyscy 200 km na godzinę. Gdańsk prosto. Ładna droga, nie wiem, najdroższa, nie najdroższa, jaka droższa droga jest jeszcze w Polsce, nie wiem. Tutaj my płacimy za odcinek 400 km, no mniej więcej 400 km, 30 zł. Drogo, nie droga, no nie wiem. Na pewno no, troszeczkę drogo. Ale po prostu jedziesz sobie z komfortem. Maksymalnie komfortowo. Wydaje mi się, kiedy jedziesz innymi drogami bezpłatno, no to godzinę na godzinę, godzinę dłużej jedziesz. Jeśli jechasz z Częstochowy do Gdańska i jechać drogami bezpłatnymi, no to po prostu będę jechał pół dnia. A tutaj jasnie paliwo szybciej się skończy, kiedy jedziesz szybko, ale kiedy masz kogoś tam pasażerem, no to wtedy spoko może być. U nas niestety nie ma takich dróg. I mało samochodów, patrzcie, na pewno wszyscy wyjechali w czwartek, kiedy
było święto, może już w środę wyjechali wieczorem na długi weekend. Naprawdę bardzo komfortowa droga, 500 km sobie jedziesz na spokojnie i nie męczysz się. Jeśli masz jeszcze samochód taki lepszej klasy, no to wtedy po prostu szczęście. Masz szczęście. Pokazuje taka średnia. No okej, tam jechałem ja trochę szybciej, ale teraz zmieniłem. I piję napój reklamowany. Mości. Nie wiem, nazywa się tak. Dobra, skończę wideo. Skończę swój filmik. Miłego dnia, miłego lata, miłych wakacji. Co jeszcze? Do zobaczenia, cześć.